No i witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken i przedstawiam wam 12 odcinek z Cities Skylines 2, w którym będziemy budowali cały czas miasto doznań, czyli nasze miasto marzeń. Ostatnio dość mocno tutaj skupiliśmy się nad wizytówką naszego miasta, czyli nad ratuszem, bankiem centralnym i innymi rzeczami, też rozbudową całego dworca autobusowego. No i moi drodzy, jesteśmy przez to dosyć mocno na minusie, ale troszeczkę jeszcze ten minus powiększymy, bo czas, myślę, zbudować Politechnikę. Jest to, myślę, czas jak najbardziej na to i Politechnikę zbudujemy sobie tak gdzieś tutaj, też koło tej wizytówki całej. O, coś nam się odblokowało, jak miło. Zobaczmy, co w tej Politechnice tu jeszcze możemy... Nie potrzebujemy. A niech będzie. Także moi drodzy, będziemy... Tutaj oczywiście jakiś parking trzeba im wybudować. Jak najbardziej to... A może spauzujemy. Jak najbardziej to zrobimy. Jak najbardziej przygotowujemy się tutaj do zbudowania autostrady, która nam pomoże lepiej ten cały ruch tutaj rozładować. Czekajcie. Nie ta forma budowy. 90 stopni bym chciał. Także chcielibyśmy ten cały ruch tutaj jak najbardziej rozładować. Chcielibyśmy to jakoś fajnie wszystko zrobić i myślę, że zrobimy, ale żeby właśnie też, myślę, że przy Politechnice byśmy mogli spróbować taki parking podziemny. No ciekawe. Może, moi drodzy, to być ciekawe. Jeszcze nie budowałem parkingu podziemnego. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Tu się nic więcej nie ulepsza niby, ale fajne. Mało miejsca zajmuje, a dosyć ciekawe. Dobrze. Ale żeby, moi drodzy, nie iść w te koszta już tak jakoś diametralnie, w ogóle uniwersytet myślę, że musimy troszeczkę chyba tutaj jakoś rozbudować, ale nie mamy za bardzo chyba już możliwości, bo park zrobiliśmy, dobudówka skrzydła, ale... A jest, okej. Dobra, powiększyliśmy troszkę, ale biblioteki już nie zmieścimy tutaj. Niestety musielibyśmy trochę tego może przemysłu usunąć. O, nie da rady, moi drodzy. No nie będziemy. Myślę, że na razie szaleli. Myślę, że będzie jeszcze jeden uniwersytet z czasem zbudowany. Dobrze. Także poszliśmy mocno w edukację. Tutaj widzę, że nam się jakaś rafineria odblokowała, jeśli dobrze widziałem. Nie tutaj, a chyba tu. Nie ma nic. A jest. Rafineria. To właśnie w rafinerii ropa. O, będziemy przetwarzali ropę. To słuchajcie, rafineria generalnie musiałaby być tam, gdzie jest ropa. Z tego, co pamiętam, nie, to był kamień. Z tego, co pamiętam, to ropę będziemy mieli też tutaj. A generalnie na obecną chwilę ropę wydobywamy tu. No to może faktycznie tu nie ma domów mieszkalnych. Tutaj gdzieś rafineria mogłaby sobie być, aczkolwiek nie wiem, czy aż... Aż tak brzydkie drogi tu powinny być. Może nie. Może powinniśmy rozbudować jednak na konkretniejszą drogę. Tak mi się wydaje, że jeżeli już byśmy rafinerię budowali, to przy głównej raczej bym jej nie budował, ale jest w ogóle droga chyba... Nie, no jest niby dwupasmowa, okej. Okay. Niech będzie sobie teraz jednopasmowa. No i cel, moi drodzy, kochani, taki na dzisiaj, że chciałbym... Aha, bo tutaj to skrzyżowanie nie będzie działać. Ale dobrze, to zrobimy to inaczej, moi drodzy. My sobie zawsze poradzimy przecież. Jak nie my, to kto? Nakładające się obiekty. Co się tu ci nakłada? Się nic nie nakłada. Halo. Dobra, to od drugiej strony widocznie trzeba lecieć. Okej, tu zrobimy jakiś ładny zakrętas. Już nie było tak wszystko. To ta
totalnie identycznie. Dobra, to tutaj trzeba połączyć, lecimy dalej. Ok, i nie wiem jeszcze co tam dalej z tą drogą, na razie ją tutaj utniemy, to w sumie niepotrzebnie się burzyło tak daleko. Dobra, a to niech będzie, o, na przykład tak, tutaj coś się, a może tutaj rafinerię wybudujemy, zobaczmy moi drodzy, zobaczmy. Chyba nie chciałbym tu. Dobra, damy im bliżej, tym lepiej. Tak gdzieś tutaj. Myślę, że do domu, chociaż daleko, za blisko domów moim zdaniem. I może wolałbym nie ryzykować, że im powietrze zatruje, to może faktycznie dajmy tu daleko, daleko. Okej, troszkę nas to kosztowało, no nie oszukujmy się. Czy tu w rafinerii coś, jakieś ulepszenia? Nic nie daje, dobrze. Więc moi drodzy, ażeby... A tutaj jest jakiś problem nadal. Nagromadzone śmieci, bo co, drogi nie ma, czy co? No jest chyba droga, to nie jest droga? A co, mam tutaj drogę dobudować, żeby nie były śmieci nagromadzone? Serio? Dziwne, dziwne. No może jakiś recykling też dodamy, zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, cel jest taki, że skoro tutaj mamy większy eksport na, dzięki tym naszym surowcom, znaczy dzięki uniwersytetowi, tak, i bankowi centralnemu, mamy więcej pieniędzy, no to myślę, że kupimy parę kwadracików i to już na tym inwestycję zakończymy. Będzie po prostu znowu odcinek z surowcami. Zobaczcie, tu mamy cały obszar akurat idealnie kupiony przeze mnie na surowce. Także a niech sobie ta droga będzie taka. Dlaczego by miała nie być, moi drodzy, taka jakaś pikuśna? Niech sobie będzie. Tutaj chyba, no właśnie, bo to jest kwestia, myślę, że... Dobra, to może stąd zrobimy ją. A, tunel nam się zrobi. No okej. I się robi tunel. Zróbmy to na razie tak. I weźmiemy się dość mocno za wydobycie chyba znowuż kamienia. Po to, żeby po prostu zarabiać pieniądze, bo skoro mamy więcej na surowcach... Oj, nie tak miało być, moi drodzy. To nie tak miało być. To tutaj trzeba mocno zobaczyć, jak to ma być. No dobra, dotąd max, a nawet niekoniecznie. Czyli tak, to możemy sobie połączyć, ale generalnie to... Chciałbym zaczynać tak jak surowca jeszcze tak nie ma. Czyli tak... Tak łatwo to teraz wyznaczyć, bo to też wszystko będzie zależało. No tu możemy troszeczkę dać bliżej. To jest kwestia teraz wyznaczenia sobie celów. Ja myślę, że po prostu objadę dookoła to. Tutaj zrobimy może jakiś ładny zakrętas. Objadę to dookoła i zobaczymy, jak to będzie chwytało. Jeśli chodzi o... Tak, to jest na razie szkic, jakby ktoś się pytał, co ja tutaj robię, co ja wywijam. To jest, moi drodzy, szkic. Szkic, który ma nam powiedzieć, jak żyć. Co do tego jeszcze mam tutaj małe wątpliwości. Bo te surowce, to mogłoby by tak przebiegać. No zobaczmy, sporo tutaj tego będzie, moi drodzy, na pewno będzie sporo. Ale upewnijmy się w tych surowcach, czy to na pewno jest kamień, czy ja czegoś nie pomyliłem. Złoża rudy. To są złoża rudy niebieskie. Wydobycie metalu, ale czekajcie, drewno, mamy drewno, no okej, drewno na zielono.
Żyzność ziemi, no okej, to jest ten. Ropa jest ten, no to tu nie mamy wyjścia innego. Ruda, no to może być tylko kamień. Bo tak, no tu jest górnictwo naftowe. W złożach rudy. Okej. A, i złożach rudy? Złożach... Dobrze, moi drodzy, czy możemy wydobywać węgiel lub metal? Czyli jeszcze lepiej. Czyli jeszcze lepiej, moi drodzy. Węgiel lub metal możemy wydobywać. Pięknie. Pięknie, moi drodzy. Jestem zachwycony, bo coś nowego. A już myślałem, że będzie to tylko kamień, a tymczasem się okazuje, że nie. Więc teraz tylko kwestia to dobrze jakoś wykorzystać, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć. Chyba się połączyło. Jak najlepiej to wykorzystać. No jestem bardzo, bardzo ciekaw. Powiedzmy, że to damy sobie tak. Wykorzystamy ten cały tutaj fragment. Tak, tak jak jest droga. Tu nie mamy za dużo wyboru. No dobrze, to tu załóżmy, że też do drogi wykorzystamy. Załóżmy. Ale to i tak jedno będzie trzeba postawić więcej, moi drodzy. Także to, to nam nic tu nie da, że będziemy tu się spinać, bo tu jedno więcej też trzeba będzie postawić i też może zrobimy na metal. Wiecie co, ja bym tu zaryzykował taki szalony ruch i to troszeczkę dał, o, jakby to powiedzieć, bardziej rozległe. Spróbowałbym to po prostu troszkę bardziej rozległe zrobić, to znaczy sprawdźmy jeszcze, bo wiemy, że nam się to sprawdza, prawda? Ta opcja jak najbardziej nam się sprawdza, moi drodzy, że troszkę dalej robimy tam, gdzie nie ma tego surowca, no i potem się okazuje, że i tak jest, więc może to byśmy zrobili coś ten deseń. I wtedy tutaj jak najbardziej jeszcze jedno. No to wszędzie chwyci. Gdzie bym nie zrobił, to chwyci. Czyli po prostu mogę dać tu. O. Mogę dać tu i tak nam chwyci. Oj, chyba robię źle. No, źle robię. Czyli chyba nie da się zrobić zakończ obszar. No. W drugą stronę, bo to nigdy nie wiadomo. Ale dobra, my to sobie zaraz edytujemy. Dobrze, pięknie, moi drodzy, po prostu pięknie. Halo, ja tutaj działam, pracuję, rudę wydobywam, metal i węgiel, wungiel. Zobaczymy, bo wungiel nam się chyba też przyda, nie, moi drodzy, jeszcze wungla nie wydobywaliśmy. Jak się chyba mówi po śląsku, nie wiem. Jak źle mówię, to mnie oczywiście poprawcie i przepraszam Ślązaków, jak się przejęzyczyłem i to tak się nie mówi. Dobra, no to może jak już tutaj jesteśmy przy tym, to też już tam o do końca damy, nie? Niech już będzie, wiecie, wykorzystane 100%. Dobrze, dobrze, czyli mamy dwa razy metal. No myślę, że tu możemy jeszcze lecieć z metalem, a z drugiej strony na przykład dać wungel. Aha, czyli to nie musimy aż tak lecieć na szaleńca, do połowy wystarczy, czy tak dotąd. A drugą połowę, oj, trochę źle zrobiłem. A drugą połowę wtedy zrobi druga strona. No, ukończ obszar, halo. A widzicie, nie zawsze to działa tak, jakbym chciał. Dobra, to tu już przy okazji, to damy kawałek. Myślę, że może dalej. Tak, o. Dobra.
Jakaś taka muzyka City złączyłem, żeby radio nie gadało, ale to jest tak, słuchajcie, jakaś muzyka relaksująca, że ja to bym mógł zaraz usnąć, słuchajcie, się czuję, jakbym czegoś na dla relaksu słuchał. Nie narzekam absolutnie na tą muzykę, ale ta, którą bym chciał posłuchać, to niestety nam zagadują jakieś gadulce z radia. Dobra, to już damy na prosto, nie będziemy tam, wiecie, szczypać z tym. Dobrze. Teraz to też. Ale jestem podjarany tym, bo jestem ciekaw, ile do budżetu teraz nagle zacznie, wiecie, kasy wpływać. Jestem bardzo ciekaw. Czy to coś zmieni w budżecie naszym miejskim, bo dodaliśmy tyle kosztów, znaczy my jak my, ja, które uważam oczywiście jako słuszne inwestycje, no bo wiecie, no wizytówka miasta w postaci chociażby, o, bo dałem, kurczę, wszędzie ten, dobra, to węgla będzie mniej, w sumie do elektrowni węglowej tylko nam się węgiel tak najbardziej przyda, nie? A elektrownię węglową też nie wiem, czy nie będę nie pozastępować na przykład gazową. Chodzi też o wydajność, ale też no myślę, że w atomową pójdziemy. Ale to jeszcze chyba nie jest ten moment, moi drodzy. Jeszcze nas chyba na to nie stać. Chociaż patrząc na to, że jednak za kilka elektrowni węglowych tam też trzeba niemało zapłacić miesięcznie, więc może by się opłacało zmienić. No dobrze, moi drodzy, czyli te złoża chyba całe zapełniliśmy, tak mi się wydaje. Jest objazd wokół tego, jest dojazd, jest połączenie. Sprawdźmy, no chyba na maksa wykorzystałem. Jeszcze nam później tutaj jakieś zostaną złoża. Tutaj też są złoże jakieś typu węgiel czy no kamienia już bym nie wydobywał, bo kamienia mamy masę. A i tu jeszcze blisko mamy. Okej. Tylko tutaj na pewno będę chciał autostradę, więc to będzie już za autostradą. No i kwestia tej ropy tutaj, nie? Tak się zastanowię jeszcze, jak tą ropę tutaj stąd wydobywać. Play może zrobimy. Spieszymy, zobaczymy, ile będziemy na minusie. Dzisiaj to będzie taki krótki odcinek, bo ostatni był troszkę dłuższy, także żeby też była równowaga. Dzisiaj zrobimy to trochę krócej. Ale chcę troszkę dać, niech to przemieli. Może niech zrobi się, moi drodzy, wiosna. Co tutaj jest za problem techniczny? Co tutaj się dzieje? Aha, to nie jest przy drodze. Moi drodzy, to nie jest przy drodze. No nie widziałem, no celowałem. Proszę, teraz już będzie przy drodze. I zastanawia mnie cały czas ta kwestia tej poczty. Ona mi, słuchajcie, kompletnie nie daje spokoju, bo dobudowałem też parę placówek pocztowych, czy jedną sortownię poczty. Zobaczcie, tu nawet zrobiłem taki myk, że jest sortownia poczty, a obok jest placówka pocztowa, bo stwierdziłem, że może blisko, żeby było jedno do drugiego. Będzie szybciej. No ale nadal, słuchajcie, jest przetwarzanie 94, znaczy zawsze jest mniej przetwarzania niż liczby przesyłek. Mam wrażenie, że im więcej tych obiektów buduję, tym jest więcej przesyłek, a mniej przetwarzania. I mimo, że to jakoś tam, słuchajcie, poulepszałem, tutaj dodałem jakieś większą przestrzeń, ale przestrzeń nie daje przecież przetwarzania, tak? Zapewnia przestrzeń dla większej liczby furgonetek. No to nie jest jakby kwestia chyba przetwarzania. No możemy spróbować tutaj, słuchajcie, dodać ten budynek, żeby więcej furgonetek było, ale nie wiem, no nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Znowu koszty dołożyłem. Zobaczcie, 36 tysięcy miesięcznie kosztów. Także myślę, że trzeba by jakichś ludzi tutaj prowadzić, żeby też i zarabiać. I tak sobie myślę, na jakie jest zapotrzebowanie. No niby jest na dużą strefę zapotrzebowanie już. A jest, aha, bo to jest ta główna droga. No dobrze, to dajmy tu i tu. Nie, trochę źle zrobiłem.
Troszkę źle zrobiłem, ale to już nic nie widać, to trzeba sobie obrócić, bo słuchajcie, takie wielkie budynki budujemy, ogromniaste. Dobrze. Chociaż one szybko nam pewnie... Pewnie bardzo szybko nam zlecą. A to co to jest? Bloki mieszkalne? Nie, nie, żadnych tanich mieszkań, bo to już mi się nie sprawdziło. Ja nikomu nie będę tu, słuchajcie, dopłacał. Apartamenty jakieś dostaliśmy, moi drodzy. Kolejny jakiś level odblokowany. No dobrze, to apartamenty jakieś bogate. Myślę, że tu mogłyby, ale nie chciałbym przy głównej trasie dawać. Tu jest jakieś wolne miejsce, ale to jest tak ogromne, że tu jest miejsce prestiżowe, a przy uczelni to tak średnio, nie? Apartamenty dawać. Kurczę, nie mam miejsca. A czekajcie, tutaj. Tutaj jest chyba miejsce. A czy oni chcą? Niby jest na zielono. Może tutaj te apartamenty. O, tu już coś jednego jest. Tak tutaj. Zobaczymy. Może akurat to coś nam... Tu jeszcze coś jest zablokowane. Charakterystyczne budynki strefy mieszkalnej. A, czyli musiałbym budowę... Budynki europejska zabudowa mieszkania. Okej. Czyli musiałbym amerykańską i ten... No faktycznie, tych budynków jeszcze nie zrobiłem. Ale 500 to trochę dużo, chyba że tutaj byśmy je dali. Słuchajcie, tylko nie wiem, czy jest zapotrzebowanie. To jest o to. O to chodzi. Chodzi o to, że na dole jest jakby tam jakiś handel, a do góry mieszkają, ale to za duży hałas będzie, bo to jest taka droga zakorkowana, nie chciałbym. Prędzej bym gdzieś tutaj zrobił. O, na przykład tutaj bym takie budynki zrobił przy rzece. Na pewno muszę, słuchajcie, coś zrobić z tym wjazdem do autostrady, to znaczy z wjazdem do miasta. Ja myślę, że zrobiłbym to tak, że na razie bym to podpiął pod autostradę, już zrobił sobie szkic tej autostrady. Będzie to trochę kosztować, ale wydaje mi się, moi drodzy, że nie mam chyba innego wyjścia. Niech będzie jakieś pasmo satelitarne. Aha, nie odblokujemy, bo nie mamy. Pomyliło mi się. 13 level mamy, a nie 13 tych punktów. Także słuchajcie, ja bym myślę, że zdecydowanie tutaj już sobie takie przygotowanie zrobił. Ile mogę? No dobra, stać mnie. Tutaj bym chciał w tej... Tutaj bym chciał puścić autostradę. Sobie zaznaczę nawet, żebym wiedział. Znaczy tu niekoniecznie, bo ona może później... O! Może iść później tutaj i się tak łączyć. A skąd? No to bym gdzieś musiał tędy pewnie i tak, ale no na razie nie będziemy. Dobra, milion możemy święcić, chociaż już tej kasy za dużo nie mamy. I tu na pewno bym chciał właśnie puścić autostradę, a to jeszcze jakoś zapełnić. Także już myślę, że powoli wezmę się za tą autostradę. Chyba, że nie ma możliwości budowania bramek. Na razie będzie to w postaci szkicu, moi drodzy, wszystko. W postaci szkicu, ale jak najszybciej postaram się podpiąć właśnie tą autostradę chociaż do paru miejsc. Za blisko, no dobra. Tak, aha, no okej, okay, za blisko. Dobra. Moi drodzy, źle zrobiłem. Dobra. Także tak powoli bym chciał sobie tutaj dubać, skubać, ale też wiecie, troszkę się martwię o koszta. Więc też nie chciałbym... Nie chciałbym przesadzić, nie? Nie chciałbym przesadzić z kosztami, ale na pewno chciałbym tą autostradę tu podpiąć i to by było o wiele łatwiej. To tą strefę też bym mógł wtedy zabudować jakimiś mieszkaniami, już może typu bloki. Właśnie takie duże mieszkania, duża strefa. Ile to będzie kosztować? A, 6500. Nie ma tragedii, moi drodzy. Aż jestem w szoku, że tak mało kosztuje budowa autostrady. Aż jestem w szoku, bo w dwójce to było tak drogie, tylko tutaj chyba za utrzymanie płacimy i dlatego też jest. Dobra.
Wiem, że na razie się nakłada, ale chcę to jak najszybciej po prostu byle jak puścić, żeby móc po prostu połączyć ze sobą parę rzeczy, a być może uda mi się tą autostradę. No, dotąd ona na pewno musi normalnie biec. A później ją będziemy skręcali, żeby ją połączyć z tamtą drugą autostradą. Po prostu mają być dwie autostrady, które... Wiecie, jak ktoś będzie chciał, to z drugiej strony miasta dojedzie przez autostradę. Dobra, i tu myślę, że... Aha, tu już będziemy skręcać. Tylko ja sobie tu zaznaczę, że to ma biec tu. Tu już chyba będę musiał autostrady połączyć tym węzłem autostradowym. Aczkolwiek już wam powiem, że jest to troszkę... Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Bo tutaj są te pola, które chciałem wykorzystać i nie chciałbym miejsca tracić za dużo, nie? Zobaczcie, tutaj jest ta... Kurczę, tutaj jest ta ropa, więc pewnie musiałbym autostradę ją wyżej puścić. Więc tu zostawię pauzę, jeśli chodzi o autostradę, ją będę musiał puścić po prostu trochę wyżej. Coś zakręcić. No zobaczymy, zobaczymy, co to mi się uda tutaj wywinąć fajnego. No myślę, że tutaj... Tutaj jeszcze kawałek podjedziemy. Cyk. Okej, tu też jeszcze kawałek sobie podjedziemy, a będzie po prostu ostrzejszy skręt. Będzie był taki horror, zły skręt. Dobra. No i co? No i to myślę, że wtedy można to... Cyk. To jest. Daleko, że nie widzę. Czekajcie jeszcze raz. Moi drodzy kochani, co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tym naszym pięknym mieście? No nie jest auto... Aha, znowu coś nie gra im. Co im tu nie gra? Dobra. I cyk. No nie jest autostrada według mnie, która jest wizualnie kształtem jakąś autostradą marzeń, ale no właśnie, ale to już tak po kolei jadąc, to już tak na szybko będę starał się to jakoś tam, że tak powiem, byle jak podłączyć nawet, słuchajcie, tym takim pseudorondem, które no niby powoduje korki. O, przez chwilę plusa mieliśmy, moi drodzy, przez chwilę mieliśmy plusa. Tu dwa muszę niestety wykupić. No i może to trzecie. To trzecie też chyba będę musiał wykupić i tu się nam kończy już chyba. Pierwszy raz wykorzystałem, słuchajcie, wszystkie kwadraciki w historii. Na chwilę pauzę zróbmy. Gdzie jest ten gotowy bajer? No na chwilę mieliśmy plusa, także tragedii nie ma z tymi moimi pomysłami. Nie chcę tutaj nie wiadomo jakiego, słuchajcie, robić łączenia. Zrobię z tymi po prostu rondami takiego tego suchara, nie? Jest to dla mnie suchar połączenie, ale... Ale zrobię, co tam? Od razu tak, cyk. I teraz tak, autostrada. Tutaj cyk. A, bo to teraz jeszcze by dobrze było odpowiednio trafić. Albo może najpierw ją przerobić? Bo kurczę, teraz mam wątpliwości. Chyba najpierw trzeba przerobić na cztery pasy. Okej, to jest o tyle fajne, że mogę sobie wybrać, którą stronę jakby poszerzam. Teraz tak zauważyłem, że to jest o tyle fajne, że można uniknąć jakby nakładania się tych autostrad na siebie. To jest fajne, to mi się podoba. Dobra, tutaj teraz jeszcze dwójeczka musi wejść i tu też musi wejść dwójeczka. I to tak samo. Nie mylić oczywiście z dwójeczką, którą na kibelku robimy, moi drodzy. Bo wiem, że niektórym się pewnie od razu skojarzy dwójeczka z dwójeczką. Nie o takiej dwójeczce mówię. A ile to jest pasów? Raz, dwa... Ja pięć pasów budowałem? Serio? Raz, dwa... Czy ja liczyć nie umiem, kochani? To jest pięć pasów? Naprawdę? No dobra, no to już wiecie, no już taką wybudowałem. No to przecież taką wybudowałem, no. No okej, no... Pięć pasów, słuchajcie, autostradę zrobiłem. Myślałem, że czteropasmową robiłem. Ale żeśmy tu autostradę zrobili, kochani, moi drodzy. Dobra, bo to właśnie chciałem połączyć po to, żeby oni już tutaj mogli sobie
wiecie, w razie czego jechać. I... A to nie wiem tam w sumie po co, na razie niech będzie, bo musi być. I po prostu chciałem już to podłączyć właśnie pod tą drogę, chociaż nie wiem jak mi się uda z tymi rondami to zrobić. Już chciałem to podłączyć. Cały czas mi się to jakoś tam myli. Dobra, bo żeby nie było we wodzie, to musi być tak. No to też tak, kurczę. Szkoda, że nie można tego, co się robiło. Zaraz sprawdźmy zresztą. Page up, page down. Nie no, page down by się dało, ale upem się nie da. Ciekawe. Czyli teoretycznie byśmy mogli to zrobić pod wodą. Dobra, nie ma tragedii. Tak niech będzie. Okej. Dobra. Autostrada na 5 pasów. Okej, moi drodzy, no okej. Tak zrobiłem, to niech tak będzie, no. Też robiłem 5 pasów? Też robiłem, słuchajcie, ale ja jestem aparatnie. Dobra, robiłem. Robiłem i zrobiłem. Bo już bym chciał po prostu ten wjazd, który nam się korkuje. Może to nam troszkę też rozkorkuje, bo ludzie po prostu, słuchajcie, nie będą przez całe miasto jechali, tak, tylko gdzieś tam po prostu będzie to jakoś, nie wiem, bardziej przemyślane, że pojadą autostradą, która jest jakby poza miastem. Taki jest też zamysł mój tej drogi, którą tutaj chcemy zrobić. Dwupasmowa autostrada, to jest chyba to. No to słuchajcie, tu jakby nam nic innego nie jest potrzebne, no to tu nam nic innego nie jest potrzebne, no po prostu dajmy do ronda to. I nawet tą część też im przeróbmy, a reszta to tutaj już pójdzie ta normalna droga. To idzie, jak, aha, tu leci ta autostrada, bo ona idzie na dół. Ale czy musi dołem lecieć? Nie, no żeby wbiegać do miasta, to nawet ją tu pod rondo możemy podłączyć. O, dokładnie, ona nie musi tam dołem tak lecieć. W sumie, no dobra, nie mogłem, bo nie mam kwadracika. Wiecie co, no. Nie wiem, co ja tutaj teraz do końca robię. Zobaczcie. Nie? Całkiem fajnie. I wtedy ta część, znaczy wiadomo, no to tam do czegoś będzie trzeba tutaj tą drogę wykorzystać i tutaj zabudować, bo tu mamy chociażby ten nadajnik, nie? Ale tutaj możemy sobie drogę dorobić, połączyć ją też tutaj i tu jakieś fajne budynki takie, wiecie, handlowe, wieżowce, czy nawet można znowu parę dać mieszkaniowych, fajnych. Jak najbardziej tak. To powinno trybić, powinno działać. Tu mamy wtedy, zobaczcie, połączone też z tym. I ostatnie połączenie mi do szczęścia brakuje i można odpalać play. Ale przez niefortunną pomyłkę, słuchajcie, zrobiłem 5-pasmową autostradę. Tu mi oczywiście tradycyjnie już, no chyba nie ma odcinka, żebym o tym nie powiedział. Brakuje mu Vita, no ale cóż. Także tak, tu mamy podłączone. Tu mamy podłączone, aha, jeszcze no na pewno chciałbym tutaj z dołu poprowadzić, ale nie mamy aż tyle, słuchajcie, do kupienia, bo wtedy bym musiał ją tędy puścić i tu ją zakręcić, także jeszcze nas na takie tutaj manewry, że tak powiem, nie stać, a tu możemy tylko zobaczyć, jak to wygląda z surowcami. No w sumie nie byłoby źle, gdyby ona tam leciała, tylko że jej po prostu nie, no na razie jej tu nie podłączymy. Na razie jej tu nie podłączymy. Dlaczego nie podłączymy? Jakby ktoś się pytał, to jedną kratkę nam brakuje. Wolałbym tą jedną kratkę odblokować. A tutaj, no chyba, że najpierw po prostu zgodnie z planem, żeby też kasa leciała, weźmiemy się za ropę, nie? Jest to też opcja, że a wiecie, możemy tutaj ten przemysł ropny zrobić, tym bardziej, że on będzie zależny od tej drogi, a nie od autostrady.
to jest, słuchajcie, plus, no bo w sumie autostradę... Znaczy, no nie ma sensu przesuwać. My możemy to śmiało, słuchajcie, zrobić dołem. Tu nawet tym bardziej widać, że autostrada idzie górą, także możemy ją nawet jeszcze podnieść. I my możemy sobie tutaj tak dookoła ten przemysł ropny zrobić, który podłączymy pod tą drogę. I w zasadzie zaczniemy chyba to robić. Ale zrobię to zwykłą, słuchajcie, zwykłą drogą. Myślę, że mogłoby to się tak jakoś tu już zaczynać, tak, przy tym białym, oczywiście do tej drogi, później będziemy kształty nabierali, jeśli chodzi o, wiecie, kształtami się zajmiemy, kształty nam nie uciekną. Widzicie, ja najpierw sobie to wszystko w miarę rozrysowuję, oczywiście teraz rozrysowując to też... Tą drogę muszę puścić tak, żeby było wiadomo, gdzie jest ta ropa, nie? Dobra, to jest zbyt strome, a nie, nie jest. Dobra, to później się zobaczy. Z drugiej strony jedźmy. Dobra. Nawet bliżej, żeby więcej wykorzystać, wiecie, tego... Przypuszczam, że gdzieś na środek, tutaj jest tego, tej ropy tyle, chcąc ją całą wykorzystać na maksa, będziemy musieli chyba też gdzieś do środka wjeżdżać. Się coś mocno, moi drodzy, wydaje, bo zobaczcie, ile tej ropy tu jest. Dobra, na razie tak sobie po prostu naszkicowałem. Bo już doświadczenie mi mówi, że... Ale jeszcze upewnijmy się, czy na pewno się nie pomyliłem. Złoża ropy, to są tylko złoża ropy, tak? Nic więcej pod to nie podchodzi. To są tylko złoża ropy. Dobrze. No to teraz musimy tak się zastanowić, żeby to na maksa móc w pełni wykorzystać. Mówimy oczywiście o... O, tak do końca nie jestem przekonany, moi drodzy, czy... Ale to może damy więcej budynków. Ja tak sobie myślę, że można dać więcej budynków bliżej siebie i wtedy jest szansa. Wybuduję ich z 5 i zobaczymy, czy tam z 6. Powinniśmy dać radę, moi drodzy, teoretycznie. Nie wiem, jak to w praktyce, bo to teraz jakby nie ma znaczenia, mi się wydaje, który budynek... Który budynek, wiecie, jakby... Ile będzie miał powierzchni, tylko chodzi o to, żeby gdzieś to sobie w miarę możliwości jakby na maksa wykorzystać. No to tu powiedzmy zrobimy tak. Z tej strony, no to nie będziemy aż tak daleko lecieli, bo tam jest następny budyneczek, że on też wykorzysta cyk. No. Kurczę, zakręt i... Trzeba się mocniej przyjrzeć, że to kawałek... O! Dobra. Okej, okay, to ten budynek w tej chwili przejmie to całe. Trochę im, widzicie, z zapasem, moi drodzy, dajemy, ze sporym zapasem. O, to akurat źle zrobiłem. Jaki mamy następny budynek? No może on nie chwycić, a tutaj mamy ważne miejsce, więc myślę, że jakby ten budynek ma taką możliwość, mógł chwycić właśnie dalej, to spoko. Aha, bo tu już następny. A dobra, no to następny najwyżej się potem wyburzy, no. Jakby... No nie wiem, zostawmy mu kawałek przestrzeni, ale nie wiem, czy on tam coś będzie w stanie... chwycić. Zobaczmy tego. No dobra, to ten niech tak totalnie na wprost chwyta, spoko. Ja jestem za, moi drodzy. Akurat on może totalnie na wprost chwycić.
cyk. Nie wiem, dotąd gdzieś. Zobaczymy, co się stanie, jak będzie więcej budynków, bo ja zawsze, wiecie, tak oszczędzałem, nie, że jakby każdy budynek miał na maksa tam, wiecie, wyprodukować, a tu jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli... To już może być tak, bardziej nie może być, więc tego musimy postarać się dać tak. Dobra, zostawmy następny. Jestem tego po prostu ciekaw, nie, moi drodzy? Bardzo jestem tego ciekaw, czy jakby większa ilość budynków ma tu jakiś wpływ na to, czy kompletnie nie ma żadnego wpływu. Jakby większe wydobycie to jest większa liczba budynków, czy właśnie jeden musi mieć duży obszar? No nie wiem, no to jest oczywiście teraz takie, wiecie, gdybamy sobie. A, autostrada idzie górą, czyli ten teren możemy... Nie, nie możemy. Nie możemy, dobra. Myślałem, a już myślałem, ale niestety nie możemy, tak dobrze nie ma. Tak dobrze nie ma. Ale za marzenia nie karają, jak to się mówi. Dobra, to tutaj może troszkę zepnijmy. I teraz co dalej? Co dalej? Co dalej? No dalej mamy na pewno ten, który w sumie na fulla by musiał wylecieć. Na fulla. Ajajajajaj. No okej, ale to jest trochę takie, widzicie, kombinowanie, nie? Dla niektórzy powiedzą, ale nuda. No oczywiście, no możecie tak powiedzieć, no ale wiecie, to jakby, no samo, można też powiedzieć, że samo budowanie miasta może być już nudą, prawda? Wszystko może być tutaj nudą, jakby nie patrzeć. Zdarzały się osoby, jak grałem w Fishing Planet, które nawet na łowisku narzekały, że się nic nie dzieje. Znaczy nie, że do mnie, tylko do siebie, że zmieniają łowisko, bo się nic nie dzieje. Ja nie wiem, co by się miało dziać, jak się na przykład ryby łowi. Wiecie, no. Także... Wiadomo, no to jest troszkę takie... uciążliwe, co ja teraz robię. Dla mnie tak samo, moi drodzy. To nie jest, że... Wiecie, dla mnie tak samo jest to troszeczkę takie uciążliwe, żeby to wszystko jakoś fajnie zgrać, żeby pasowało. Tutaj pewnie trzeba tak. Aha, tam już jest kolejny. No dobra, to aż tak nie będziemy może lecieli chamsko. Jak tu mamy kolejny, no to cyk. Cyk. Autostrady się nie da, kurczę, stąd przesunąć, żeby te złoża na fulla wykorzystać, niestety. Szkoda. No nie, no jest taki jeszcze świrnięty, słuchajcie, nie jestem, żeby autostradę przesuwać dla ropy, nie? No dobra, jakoś to mamy tą część tutaj zagospodarowaną, tym bardziej, że cały czas mamy play. Jest szansa, że zaraz nam się pokaże. To jest na pewno podłączone, nie? Do drogi, na pewno, okej. Okay. No to co? No to jeszcze tutaj parę zbuduję, nie? Powiedzmy, że jedno. To na końcówce już. No bo starczy. Chyba wykorzystamy to, słuchajcie, na fulla. Jest spora szansa. I nawet nie wiem, czy tej... O, to może nawet tu i powi... Nie, tylko że z drugiej strony to nie wiem, czy to tak obrócimy. Ale z drugiej... Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Także jeszcze cztery, ale tych budynków z ropą mamy. A tutaj co? Narzekają na ścieki, tylko że chyba wszyscy narzekają na ścieki, się obawiam. Się tak tutaj pochłonąłem w działaniu, a woda i ścieki pewnie nam... Oj, tutaj mamy jeszcze wodę. Dobra, ścieki nam spadły.
No cóż, moi drodzy, gdzie my te ścieki mamy? Tutaj są ścieki, a ja bym chciał ścieki, słuchajcie, dać... Jakbym chciał dać za portem towarowym, to co? Żeby już mi z miasta wylatywały. Tutaj jest to, a tutaj jest przetwarza ścieki. 300 tysięcy, a to 100 tysięcy. No to słuchajcie, to chyba lepiej spróbować to. Aha, drogę trzeba by... No dobrze, 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 dobuduję drogę, nie bój żaby. A, to... Zaraz będzie droga, nie bój żaby. Nic mi tutaj, spokojna twoja rozczochrana. Będzie droga, proszę, jest droga, jest podłączenie. Działa czy nie działa? Nie chce coś działać. Teraz? O, teraz powinno działać. Dobra. I co tu jeszcze chcę? Ulepszenia. Zwiększa wskaźnik oczyszczania ścieków. No dobra, to... Aha, to nie, tego nie potrzebujemy. A to co to jest? Zwiększa możliwość przetwarzania placówki. A 2,5... No, to tak... Nie wiem, czy aż tak mi się chce. Znaczy nie, mi się nie chce tutaj ścieków żadnych. Dobra, eksport ścieków. Nie eksportujemy ścieków w ogóle. Uzdatnianie mamy dobrze. Wody mamy jeszcze troszeczkę mniej, ale myślę, że z czasem to zmienimy. I wiecie co, ja tak sobie myślę, moi drodzy, jeżeli ten budynek w miarę sensownie daje, bo tutaj, no wiecie o co mi chodzi, nie? Tutaj też ma być później strefa mieszkalna. A tu zróbmy pauzę. Słuchajcie, ja jestem zdecydowanie za tym. Chociaż nie wiem, czy tutaj te ścieki tak naprawdę w tym konkretnym miejscu są potrzebne. Czy nie lepiej od razu przenieść jeszcze jednego budynku tutaj? Przy porcie, żeby sobie było na przykład konkretnie. Zastanówmy się, bo tamte bym mógł nawet i zburzyć, powiem wam szczerze. Ten budynek, jeszcze raz, on przetwarza 300 tysięcy na miesiąc. Te 100 tysięcy, te 300 tysięcy, czyli trzy budynki odpowiadają jednemu. No to jak wybuduję kolejny... A, wodzie, dobra. Czyli jeśli wybuduję kolejny, moi drodzy, to będę miał więcej... Znaczy to tyle samo, co zburzę 3. To wiadomo, że lepiej taką stację uzdatniania ścieków, jednak... Zobaczmy. Teraz chyba trzeba play zrobić, żeby to być pewnym, bo ja oczywiście nie usunę tamtych, dopóki nie będę mieć pewności, że... No niby teraz 1000, dobrze, teraz pokazuję 1000, czyli na pewno te działają. Na pewno one działają, a skoro one działają, no to te... Ale ja wam powiem jedną rzecz, moi drodzy. Zrobiłbym dla bezpieczeństwa takie coś. Bo tutaj coś było chyba też ulepszane. Co zresztą widać. Ja wam powiem, że... Zobaczmy, ile spadnie. Nie, no dobra, okej. Mamy 648, to i tak mamy nadwyżkę. To nie ma sensu, myślę, kolejnego budynku robić. A poza tym tamto... Z tego, co widzę, to coś, co budowaliśmy, dało nam chyba też produkcję wody, zobaczcie. To jest stacja uzdatniania wody, tak? Także przetwarza ścieki i oczyszcza je z zanieczyszczeń. Uzdatniona woda jest do sieci wodociągowej oddawana. Czyli... Zużycie, wskaźnik oczyszczenia, produkcja wody, czyli to nam też daje, słuchajcie, produkcję wody. Czyli dlatego nam produkcja wody wzrosła, więc nie wiem, czy żeby nie iść tak w koszta, zastanówmy się. No lepiej niech będzie na zielono, bo na upartego mógłbym, wiecie, żeby zaoszczędzić, mógłbym jeden budynek usunąć, ale nie wiem. A co tutaj jest z tą rafinerią? Czy ta rafineria coś zarabia, czy nie?
Ten budynek jest pusty, można go wynająć. Aha, czyli nikt rafinerii jeszcze nie wynajął. Nie wiem, tu by na pewno rafinerii nie dawał tak do góry. Dobra, to dokończmy to, żeby tu już kasa płynęła i w zasadzie chyba by było na dzisiaj tyle. Tylko chciałbym zakończyć ten odcinek zdecydowanie, moi drodzy, jakimś plusem na koncie. Minimalnym, w sensie, żeby na zielono się zapaliło, bym się nie pogniewał, nie obraził. Na pewno bym się nie obraził. No wy też byście się pewnie nie obrazili, gdybyśmy jakiś plus tutaj na koncie. No może mały, bo mały, ale mieli. O, to może tak dotąd akurat dajmy. A tutaj będzie można dać dalej, bo tam to nie sięgnie tak daleko. To gdzieś tak tu. Nie wiem do którego momentu, nie? Ale tak, o, bo tam to może tak daleko nie sięgnąć. Tak mi się wydaje, że tak daleko nie sięgnie. O. To mi się dobrze wydawało. No inaczej to troszeczkę. Każdy, jak widzicie, dla mnie, że tak powiem, milimetr. Każdy centymetr się liczy. Który możemy wykorzystać. A tyle, ile się da, tyle staramy się korzystać, patrzcie. Tak, o, cyk. Tutaj coś jest widocznie źle przesunięte. O. Widzicie, moi drodzy, jaki cwaniek jestem? No, cwana bestia. Cwana bestia. Każdy milimetr, każdy milimetr. I już, już budują, już tutaj. Dobra, zostawmy sobie miejsce, jakbyśmy chcieli, słuchajcie, autostradę powiększyć, nie? No bo zapomniałem, tak się zagalopowałem z tym wszystkim, że zapomniałem, że przecież autostradę będziemy chcieli na pewno poszerzać, powiększać. A tutaj wszędzie ropa płynie, a nie będzie gdzie tej ropy, słuchajcie, zużywać. No bo jak nie będą samochody jeździły, no to ja. I tu na pewno, aha, tu mamy już kolejny. Dobra, dobra, to tak jak mamy kolejny, to on też ogarnie, zobaczcie. Jak elegancko. Cyk. A, raczej to dotąd. To wtedy tu. Pięknie, to wtedy już na fulla możemy dać. Tę stronę. Tutaj się droga już przecież kończy, także... O. Tyle, ile fabryka dała, tyle możemy dać. Aha, i to jest teraz inaczej zrobione. No dobra, to by musiało jednak chyba dalej pójść. Ja nie jestem przekonany, czy tamto tak sobie poradzi. To może, żeby było łatwiej, to tak. To zobaczcie, tu już, już, już budują, już, kurczę, niecierpliwi. Ledwo człowiek im dosłownie rafinerię postawił, a już budują jakieś tam wiertnicze różne. O, 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 dobra. Jakieś tam różne gadżety. Dobra, to możemy tutaj dopieścić. A jeśli chodzi o tą część, to tutaj chyba tylko to może jeszcze sięgnąć. No i dobra, już nie będziemy takie sępy, nie? Moi drodzy, o ten kawałek już sobie podarujemy. Tyle tej ropy nam tu na wydobywają, że co, będziemy się o kawałek tam targować, nie? Dobra, mamy to, mamy to. Oby teraz, o jest, i to jest idealny motyw, żeby, słuchajcie, zakończyć. Tylko fajnie by było, jakbyśmy wbili jeszcze nowy level, bo mógłbym, wiecie, tą autostradę od razu połączyć. Więc na pewno by było fajnie, ale zobaczcie, jak miło widzieć już minus na końcówce. I zawsze właśnie takie działania, takie inwestycje mają jakiś tam sens. Sprawdźmy teraz, dobra, sprawdźmy teraz, moi drodzy, oczywiście jakiś autobus później też jeszcze będzie trzeba puścić. To na razie zostawmy. Co tu za serduszko poszło? Nie wiem, o co tu chodzi, ale poszło jakieś serduszko.
komuś się bardzo podoba widocznie w mieście. Tutaj nadal się, kochani moi drodzy, korkuje, czyli niewiele to te moje działania tutaj na niewiele się zdały, prawdopodobnie. Tu nie mamy, no to dobra, no tu prosto to, tak, tu można prosto zakazać, tu można prosto zakazać. No tu nie ma prosto, no ale... Tu można prosto zakazać, tu można prosto zakazać. Ja już nie wiem, co ja zakazuję, czego nie zakazuję. Jak mam być szczery, moi drodzy, to nie wiem do końca. Zobaczymy, może jest jakiś powód tych korków jest, szczególnie, no tak, szczególnie, że słuchajcie, tak wielkie domy się wybudowały, no to jakoś mnie to, moi drodzy, kompletnie nie dziwi, że... No dobra, to może to tutaj zbudujmy, tak jak planowaliśmy. Jakoś mnie to kompletnie, kochani, nie dziwi, że się korkuje. A, czyli to też jako strefa... Jako strefa handlowa jest traktowane, okej. Czyli na dole będzie handel, a do góry mieszkania, ale nie chcę mimo wszystko mieszkań takich dawać, słuchajcie, przy ulicy. Za duży hałas, tutaj jeszcze czekają za karawan. Troszkę właśnie, tak a propos stanu zdrowia, coś mam wrażenie, że tutaj... Klinika widzę, że średnio, choć... A, to tutaj nie było kliniki, tak? No to moi drodzy, skoro to jest nasze takie miejsce, że tak powiem, które będzie powodem do dumy, to ja myślę, że tu klinika musi się znaleźć. Tu musi się znaleźć i ona się znajdzie do góry. Ona się znajdzie do góry, musi się znaleźć. A jak z krematorium? O, tu w ogóle nie ma dostępu. W prestiżowym miejscu nie chciałbym, ale słuchajcie, może ono sobie być tutaj przy strefie, prawda? Przy strefie... O, na przykład tu może. Przy strefie przemysłowej. Aha, nie można do takiej drogi. Można, dobrze, udało się. No i super. No. Może dla ozdoby im jeszcze jakiś cmentarz wybuduję, żeby mieli, niech się cieszą. Jakiś ładny, żeby jakoś im fajnie wyglądało, bo może lubią chodzić, może samo krematorium to dla nich, wiecie, żadna radość, ale myślę, że już jest okej. Okay. Dostępność jest, zmieniło się. Już wolę tutaj jeszcze raz posprawdzać, problemów ze śmieciami nie ma, ze strażą. Oj, czemu tutaj tak czerwono? Aha, bo to jest kwestia... Oj, moi drodzy, bo my tutaj na śmigłowce postawiliśmy... Oj, to czekajcie. No to straż pożarna pewnie tutaj by musiała sobie być. Nie może? Okej, no to tu przed rondem damy. Żeby też dojechała gdzie trzeba. No, straż pożarna musi być. Tutaj tak w miarę jest okej. Tragedii nie ma. I tutaj na nowym osiedlu też mają straż pożarną. No od biedy jedna mogłaby jeszcze być, ale jest spoko. Jest w miarę spoko. Tutaj jedynie przy tej ropie będzie na pewno problem. Chociaż nie. Już nie widzę, żeby był problem. A gaśnicze helikoptery? No proszę, tutaj dałem... Aha, bo tutaj one dolecą do... No tak, moi drodzy, te gaśnicze helikoptery dolecą nam do ropy. Oczywiście, że tak. I nawet nie wiem, czy tutaj jeszcze jakiegoś połączenia tej drogi nie zrobię z tą ropą, żeby ci ludzie sobie tam do pracy w razie czego mogli jechać, jeżeli by chcieli pracować jako... Ej, co tu się dzieje? Ja tu nic nie budowałem, halo. To może tutaj taki fajny jakiś, wiecie, im zrobimy przejazd. Żeby mieli do ropy dojazd. Okej, czyli jakby generalnie ze strażą pożarną nie widzę, żeby był jakiś problem wielki. No może jakiś budynek straży pożarnej byśmy wybudowali, a może po prostu, żeby było łatwiej, skoro tutaj i tak blisko są te śmigłowce, a ropa może się zapalić, moi drodzy, bo może się zapalić, to może tą do helikopterów gaśniczych tą
tą wieżę. Tutaj jest dosyć sporo tego wszystkiego, także spoko. Ile te helikoptery gaśnicze kosztują? 5 helikopterów to jest tylko, to nie jest jakoś dużo. Może byśmy jeszcze gdzieś tutaj wybudowali, moi drodzy, helikoptery gaśnicze. Może właśnie tutaj będzie to czerwone, by mogło... Tak, to tutaj byśmy mogli wybudować. Mimo, że tam jest jakaś... A nie, to już mamy te helikoptery gaśnicze. To jest to chyba. No. Rozbudować się tego nie da, z tego co widzę. Wybierz dzielnicę. Wybierz funkcjonujące dzielnice. Okej. Okay. Dobra, no czyli co? Czyli... A jak tam z Politechniką, moi drodzy? Nie ma co jej powiedzieć. O, 62 studentów mamy, spoko, bardzo fajnie. Czyli widzicie, poszła inwestycja w Politechnikę i zobaczymy jeszcze następną rzecz później. Ale tak wam powiem szczerze, że... No bo tak, generalnie uniwersytet mamy jeden, spoko, ale tak się zastanawiam, no tak, tutaj zrobiliśmy liceum, szkołę policealną, pomaturalną, tak? Ale też nie wiem, czy to w tej bogatej dzielnicy nie zrobić uniwersytetu. Później. Jak się jeden zapełni, no to tutaj gdzieś, o, bym znalazł miejsce, ono mogłoby być nawet, wiecie, tutaj jakoś wyrzeźbiony ten teren. Czy no tak... Tak muszę trochę podrzeźbić, no. Coś nie coś chociaż. Bo to bym chciał też, żeby, wiecie, ludzie się wprowadzili, tą część też bym chciał troszeczkę tam... że tak powiem, zaludnić, ale to może będę sobie już rzeźbił poza odcinkiem, bo myślę, że to nie jest na tyle dla was ciekawe, także już zobaczycie to wtedy poza odcinkiem. Tutaj mamy tak, ten przemysł, który zrobiliśmy, wydobywczy, on generalnie mógłby się tutaj też łączyć, bo ja nie wiem, ta droga jakoś tak tu dziwnie, słuchajcie, biegnie. Myślę, żeby się nic nie stało, jakby to tutaj się do Poczty Polskiej łączyło. Może zamiast tego, bo ta droga w ogóle taka bez sensu trochę, moim zdaniem. Ale to zobaczymy. Będziemy drogami się jeszcze, na drogach się będziemy jeszcze skupiali. Co? Czyżby znowu jakiś korek tutaj się nam kształtował? Oj, ile ludzi chce do miasta wjeżdżać. Patrzcie, moi drodzy, kochani. Czyli wniosek, że autostrada wjazdowa do miasta jest za wąska, a skoro my tutaj dążymy do autostrad przynajmniej czteropasmowych, to myślę, że tutaj też te cztery pasy powinny być. Jakkolwiek to dziwnie wygląda po przeróbkach, tak samo cztery pasy już powinny być, chociaż na tym kawałeczku chociaż, nie? Moi drodzy, chociaż na tym kawałeczku, uznając życie pewnie... A no właśnie, tutaj już nie przerobimy, bo tak na milimetry porobiłem. Tutaj na dwa od razu musi być. Może to coś ułatwi, że nie będzie korków? Zobaczymy. Nie? Tak mi się wydaje, że opcja jakaś jest. No zobaczymy. Tu nie mam żadnej możliwości, jeśli chodzi o przepisy, także no cóż, no możemy tak zostawić. No oby się odkorkowało, a jak nie, no to będziemy robili moje rondo, które było bardziej skuteczne. Może większe od tego, ale na pewno jakoś tak bardziej skuteczne. Chociaż moje rondo, tak jak zawsze mówiłem wam, było bardzo skuteczne w momencie, kiedy mogłem korzystać z trafik prezydenta i... No i po prostu działać sobie. Dobra. Także moi drodzy mili, na koniec sprawdźmy, jak ta nasza autostrada długo oczekiwana. Tutaj już, jak widzimy, ktoś jeździ, także widzicie, funkcjonuje. Funkcjonuje ta autostrada, trochę ruchu zabrała. Także bardzo miło, bardzo fajnie. No więc na następny odcinek na pewno będziemy dbali o to, żeby tą autostradę już do końca tutaj podpiąć, żeby tutaj jakoś koło tej strefy przemysłowej przechodziła. Więc tak bym ją chciał tutaj potem zaokrąglić jakoś i tutaj ją połączyć. I oczywiście wtedy robiąc cokolwiek, tutaj też będzie połączenie przez autostradę. I
taki jest mój cel, bo tu na pewno autostradę nie będziemy budowali przez miasto. Tak mi się wydaje, jest ok. Tu ją podłączymy za chwilkę. Znaczy za chwilkę, no w następnym odcinku. Oczywiście za chwilkę, czyli w momencie, kiedy odblokują nam się kolejne kwadraciki. To tyle, moi drodzy, ode mnie. Myślę, że było wam bardzo miło to oglądać, także zostaw proszę komentarz, łapkę w górę. No i udostępnij dla lepszego zasięgu. Będzie mi jeszcze bardziej miło, bo to motywuje do tworzenia kolejnych treści. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć.